Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Antkus i zapraszam na Informator Górniczy. We wtorek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania Zarządu Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. W spotkaniu uczestniczył Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Podczas spotkania wicepremiera Jacka Sasina z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce nie doszło do planowanej wcześniej prezentacji związkowcom programu naprawczego dla PGG ze względu na brak akceptacji strony społecznej dla zaproponowanych tam rozwiązań, m.in. likwidacji kopalń i zmian w sposobie wynagrodzenia górników. Po spotkaniu został jednak wystosowany wspólny komunikat opublikowany przez Resort Aktywów Państwowych. Strony postanowiły powołać zespół roboczy celem wypracowania propozycji programu naprawczego polskiego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Górniczej SA, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie strony. W skład zespołu wejdą przedstawiciele pracodawców, strony społecznej, zarządu oraz parlamentarzystów. Zespół do 30 września bieżącego roku ma przygotować program naprawczy dla PGG, który określi zasady funkcjonowania spółki w kolejnych latach. W wystosowanym komunikacie można znaleźć także zapis, iż strona społeczna podtrzymuje swój wniosek skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego o konieczności objęcia przez niego przewodnictwa w rozmowach dotyczących transformacji województwa śląskiego z uwzględnieniem transformacji sektora surowcowo-energetycznego. Równocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych zaznaczyło, że nie pracowało i nie pracuje nad programem likwidacji polskiego górnictwa do 2036 roku, a doniesienia prasowe na ten temat były całkowicie nieprawdziwe. Kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej nowym ogniskiem epidemii koronawirusa. Ostatnie wymazy, jakie pobrano od 500 pracowników zakładu, dały aż 165 pozytywnych wyników. Władze województwa śląskiego w porozumieniu z Polską Grupą Górniczą zdecydowały, że do środy przebadani zostaną wszyscy górnicy tej kopalni. Kolejne przypadki zachorowań odnotowano również w kopalni Chwałowice w Rybniku. Znane są już wyniki badań przesiewowych, jakie odbyły się w miniony piątek kopalni Bielszowice oraz kopalni Chwałowice, należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Mamy już wszystkie wyniki z badań przesiewowych, które odbyły się w miniony piątek i w kopalni Bielszowice oraz w kopalni Chwałowice. I jeśli chodzi o kopalnię Bielszowice, to na 510 pobranych i przebadanych próbek od pracowników tego zakładu, no niestety aż 165 okazało się dodatnie. Dlatego też wojewoda śląski zdecydował o tym, aby ponownie przebadać całą kopalnię Bielszowice. Mówimy tutaj o 1400 pracownikach. W kopalni Chwałowice na 308 przebadanych próbek 34 okazały się zakażone. Będziemy dalej obserwować, monitorować sytuację w tym zakładzie, no i podejmować dalsze decyzje. Niewykluczone, że tam kolejne 300 osób również zostanie poddanych badaniu przesiewowym. Dodajmy, że w zeszłym tygodniu ognisko zakażeń wykryto również w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie na ponad 300 pobranych próbek 72 miały wynik pozytywny. Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałt kopalni Knurów Szygłowice. Ostatnim akcentem było usunięcie wieży szybowej. Za likwidacją szybu przemawiały względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Jego zadania przejął zmodernizowany szyb FOK 2. Wieloletni szyb Krywałt kopalni Knurów Szczygłowice został rozebrany. Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych szybu rozpoczęły się na początku lipca, zgodnie z planem zaakceptowanym przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Znajdujemy się na terenie rozbiórki obiektów budowlanych związanych z górniczym wyciągiem szybowym szybu Krywałt. Prace te polegają na rozebraniu budynku maszyny wyciągowej, budynku nadszybia oraz szybowej wieży wyciągowej szybu Krywałt. Szyb Krywałt istniał 62 lata. Szyb Krywałt został zgłębiony w 1958 roku. Również w tym roku została wybudowana wieża szybowa, która się znajduje za nami. Głównym celem tego szybu był transport ludzi oraz materiałów i elementów długich. Zadania, które do tej pory pełnił szyb Krywałt, przejmie nowo zmodernizowany szyb FOŻ 2. Za likwidacją szybu przemawiały względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Ten szyb w pełni funkcję materiałową, ale tylko do poziomu 450 z powodów logistycznych, również technicznych. Utrzymywanie tego szybu w dłuższej perspektywie nastręczało kłopoty. Zresztą niedaleko znajduje się nowy szyb FOŻ 2, nowy w sensie nowej funkcji, który został przebudowany dla potrzeb materiałowych, który nam w pełni zabezpiecza transport materiału z powierzchni do obydwu ruchów. Na chwilę obecną ten cykl życia, jak widzimy, dobiegł końca. Będzie nowy etap
eksploatacja pokładów koksujących, które pod nami się znajdują. Jeszcze raz przypomnę, to jest niespełna 7 milionów zasobów, które są przewidziane do eksploatacji w tym obszarze. Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej mają przedłużone koncesje na wydobycie węgla kamiennego do 2044 roku. Ostatnie 9 z 25 koncesji, których ważność upływała w tym roku, przekazał 17 lipca bieżącego roku minister środowiska Michał Woś. 9 przedłużonych koncesji wydobywczych dotyczy 4 kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Piast ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki Staszyst w Katowicach, Mysłowice Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystego przekazania koncesji przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podkreślił, że kopalnie te zatrudniają łącznie ponad 20 tysięcy osób, zaś przedłużenie koncesji jest podstawą ich stabilnego działania. Ważność poprzedniej koncesji upływała w sierpniu tego roku. Minister Michał Woś przypomniał, że spośród około 30 koncesji na wydobycie węgla kamiennego w Polsce, 25 dotyczy obszaru Górnego Śląska. Przedłużenie koncesji było długotrwałym procesem. W połowie 2018 roku przyjęto regulacje, które pozwoliły skrócić starania o wydłużenie terminów obowiązywania koncesji, by zdążyć przed wygaśnięciem wcześniejszych dokumentów. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie Informatora Górniczego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.